Cześć! 19 czerwca, środa szewska, Kawka, czyli przegląd napraw. Zaczynamy. Ale nim przejdę do przeglądu napraw, słuchajcie, mam taką prośbę. Jeżeli ktoś z Was ma taką możliwość, żeby wesprzeć na zrzutce dziewczyny, które jadą na Mistrzostwa Europy do Czech, są to mażoretki z Piekar Śląskich, szkolny klub sportowy Azaria. Słuchajcie, to. Link jest w komentarzu i w opisie. Dziękujemy za każdą, za każdą wpłatę, ponieważ to są mistrzostwa Europy. To jest tak dla tych dziewczyn: to jest coś takiego jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Z tym, że mus, musimy to wszystko sami finansować. Pięciodniowe mistrzostwa koszty są dosyć spore. Tak więc tam jest zrzutka, chyba 7 tysięcy. Jest tam jakiś tam. Kwota do, do zebrania to prawdopodobnie jest e, przejazd e, autokarów, tyle kosztuje, żeby jakieś te koszty chociaż w tym stopniu zniwelować, żeby to się troszeczkę mniej rozłożyło. E, tak więc e, zapraszam, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to link w komentarzu, tam są też zdjęcia, możecie zobaczyć i e, co tam w ogóle, co, co to są te majoretki, na czym to wszystko polega. E, dziewczyny trenują po 5, czasami 6 razy w tygodniu, e, po szkole. I naprawdę e, obserwując to, to jest to e, niesamowity wysiłek, dyscyplina. E, mam nadzieję, że e, będę trzymał kciuki, żeby e, zdobyły medale tam w tych Czechach. W Czechach ten sport e, mażoretkowy już jest oficjalnie od miesiąca jako sport, więc jest im troszeczkę łatwiej, e, przypuszczam, e, z funkcjonowaniem. Natomiast tutaj wszystko się opiera na datkach jakichś sponsorów i wpłatach własnych, czyli żeby ćwiczyć ten, ten sport, który u nas jeszcze nie jest sportem, ale może to się zmieni to trzeba go w 100% finansować ale dobra, nie będę już tutaj zanudzał, słuchajcie wracając do tematu butów, tutaj wykonanie zapiętek tak, są zapiętki z zewnątrz, tutaj widać łączenie od tego momentu i się zaczyna zapiętka i tak to w środku wygląda. I jak to w środku dalej wygląda, to wam pokażę. Wszystkie dziury najpierw łatam specjalną pianką, podklejam. Później jest zazwyczaj wklejana taka zapiętka wewnętrzna, która jest szlifowana na specjalnej maszynie, żeby nie było jakichś grubych przejść. I dopiero na to będzie robiona zapiętka, tak jak tutaj. Tak samo w tych butach, tutaj troszeczkę grubszy jest materiał, troszeczkę ciężej będzie, ale były bardzo duże uszkodzenia, więc też są załatane i jest zapiętka wewnętrzna zrobiona, żeby, żeby nie było czuć żadnych takich przejść, żadnych y, dziur czy wypełnienia po tym, y, po po, piance, po gąbce. Y, ona tak wygładza to wszystko, i później dopiero będzie robiona zapiętka zewnętrzna. Te zapiętki, no cóż, muszę powiedzieć, że klient przyszedł po paru latach, buty już się całkowicie rozleciały, nie, nie opłacało się ich naprawiać, natomiast zapiętki były w stanie, w stanie prawie że nowym. To jest bardzo mocny materiał, jest to włoska tkanina specjalnie sprowadzana do tego typu napraw. Co druga właściwość jest taka, że ona jest, ona przepuszcza powietrze, przepuszcza wodę, więc. Tutaj się stopa wam nie będzie jakoś lepiła do tego, czy pociła. I chcę wam pokazać jeszcze tutaj w tych Adidasach Bostach Ultra Bost. Słuchajcie, bardzo fajne buty, bardzo miękka pianka. Robiłem zelówki. Zelówki. Oczywiście tutaj się pokusiłem, żeby dać danlopy. Grubsze poliuretanowe podeszwy, więc. Tutaj było takie wżłobienie. Musiałem tam gumą wypełnić, żeby dziurę zniwelować i żeby zrobić na, na prosto. Jest to fajna zelówka. Jak to było klejone? Dużo osób się pyta, jak ja to kleję. Słuchajcie, e, kleje są różne, prawda? To są kleje, wszystko niemieckie. Są rozpuszczalniki specjalne do tego, też, też z tej marki niemieckiej, które no, nie, nie są zbyt tanie. Później materiał trzeba schalogenizować, czyli przygotować specjalnym preparatem. Tutaj widzicie, mam rozrobiony z wczoraj klej z utwardzaczem. Tu jest utwardzacz, więc trzeba dobrać odpowiednią ilość kleju. Najlepiej się do tego sprawdzają pojemniki na mocz. I słuchajcie, po paru dniach, jak ten klej tak będzie leżał sobie w tym pojemniku. Prawie szczelnie zakręcony, można go później wywinąć i wyjąć, czyli te pojemniki są wielokrotnego użytku, co myślę, że jest bardzo, bardzo dobre, ponieważ nie trzeba ich za każdym razem wyrzucać. Tutaj mi trochę tego kleju zostało, ale zazwyczaj staram się tak dozować, żeby minimalna ilość tego została. Tutaj było 40 ml. Chyba, tak pamiętam, 40 ml kleju i 5 ml, i 2 ml utwardzacza. Około 5% najlepsza mieszanka. Trzeba to wymieszać. No i taki klej trzeba zużyć w ciągu tam dwóch godzin. Ale efekty są, są fajne. O, i jeszcze trochę się tutaj od stołu przybrudziło. Zelówki. Tutaj klient chciał, żeby były po łuku. chciał oczywiście grube wibramy i tak to się prezentuje. Więc myślę, że te łuki równo i estetycznie zrobiłem. Co my tutaj mamy? Też o, tutaj była jakaś guma. Tutaj, właśnie klient narzekał, że mówi, robił w jakimś punkcie przyjęć fleki, zostawił fleki na, w punkcie przyjęć do zrobienia. Mówi, pochodził, kurczę, miesiąc, i, i słuchajcie, i gumy się zużyły. Yy, no i ja mówię, no. No nie dziwię się, bo tutaj nie, nie jest to jakaś guma wysokiej jakości lepsze materiały daje na fleki damskie tak więc tutaj zaproponowałem mu francuskie takie topy, to będzie bardzo mocna guma i na pewno komfort też się poprawi, bo nie będzie taka twarda tutaj fleczki i, i takie tutaj będzie trzeba coś poradzić z tą okleiną troszeczkę, to ponaciągać Tutaj też fleki. Tutaj właśnie była taka sytuacja, że starszy pan klient przyszedł z flekiem. Czy dostanie takie fleki? Powiedziałem takich fleków to, to już pan nie dostanie. On, O to szkoda to buty na wyrzucenie. Ja mówię halo halo jak na wyrzucenie? Przecież kurczę do szewca takie rzeczy się odnosi. No i przyszedł tego samego dnia i prawdopodobnie żona będzie ucieszona, że Pierwszy raz doświadczy tych, tego materiału premium, którym się chodzi całkiem inaczej. No i tutaj też fleki. Słuchajcie, oprócz tego jakieś klejenia, szycia, wstaweczki. Ej, nie chcę mi się tego nawet pokazywać, bo to już takie e, rzeczy to zawsze trochę więcej czasu zabierają. I, e, i tak to się odkłada, odkłada. Nie, nie, chce się tego, nie, nie chce się tego robić. No na przykład... Tutaj to nie jest problem. Ramkę trzeba wymienić. Często, często, gęsto ostatnio przychodzicie do mnie i z pękniętymi ramkami. Widzicie, nawet jakość wykonania ramki metalowej ma znaczenie. Więc na tym, na tym również też firmy niestety oszczędzają. Tutaj mam jeszcze fleki, których nie pokazywałem, nie rozpakowywałem, więc trochę tych butów jest. Tak więc ja zabieram się do roboty. Szybko się przebieram i zaczynam pracować, bo już dochodzi godzina siódma. Tak więc y, trzeba będzie zacząć y, naprawiać te buty. Słuchajcie, dzięki Wam, dzięki za komentarze, dzięki za udostępnienia. Jeżeli nie jesteście w stanie wpłacić tam 10, 20 zł na mażoretki, to udostępnijcie chociaż ten film. Też to będzie jakaś pomoc. Może akurat nie ktoś, kto. Lubi sport, interesuje się tym, chce wesprzeć młode dziewczyny i ich rodziny, oczywiście finansowo, to zapraszam. Będziemy bardzo wdzięczni. Tak więc miłego dnia, do usłyszenia, cześć.